A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: Tak jest, za taką. A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Rzecze im Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zwą Chrystusem? Na to wszyscy: Niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł: Cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali: Niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając, rzekł: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Witam serdecznie pastora w naszym studio. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym, abyśmy nasze spotkanie rozpoczęli od pewnego zdarzenia, jakie zgodnie z relacją świętego Łukasza miało miejsce we wczesnym okresie chrześcijaństwa. Opisane ono zostało w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale. Powszechnie znane jest, że chrześcijanie pierwszego wieku żyli w gminie posiadającej wspólne dobra. Pieniądze ze sprzedanych dóbr i mienia nawróconych chrześcijan zasilały wspólną kasę. I właśnie często ową wspólnotę dóbr u pierwszych chrześcijan przytacza się jako przykład prawdziwej miłości i wiary. Ale historia Ananiasza i Safiry, zapisana na początku Dziejów Apostolskich, wprowadza pewien zgrzyt w tą nieomal rodzinną atmosferę. Zgodnie z opisem, małżeństwo to sprzedało swoją posiadłość z zamiarem przekazania pieniędzy na potrzeby społeczności. Jednak część pieniędzy ze sprzedaży zachowali dla siebie, a resztę mąż przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ananiasz ukrył fakt zachowania części pieniędzy i poinformował zebranych, że przyniósł wszystkie. Czyli po prostu skłamał. Ale święty apostoł Piotr, dzięki darowi Ducha Świętego, poznał się na jego kłamstwie i publicznie go zdemaskował, stwierdzając, że Ananiasz okłamał nie ludzi, ale Boga. I wtedy Ananiasz padł i wyzionął ducha. To samo stało się z jego żoną, która przyszła po kilku godzinach. Kobieta ta pada i umiera. Przy końcu opisu tej historii czytamy: I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Oczywiście mowa tu o strachu przed Bogiem, który zabija za to, że się go okłamuje. Historia Ananiasza i Safiry może rzeczywiście wzbudzać takie różne kontrowersyjne opinie i emocje, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej historii, jeżeli rozpoczniemy śledzenie opisującego wątku dopiero od Ananiasza i Safiry. W zasadzie ich historia rozpoczyna się nieco wcześniej. W Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale
czytamy o Barnabaszu, którego zwano synem pocieszenia, który był bardzo oddany dla społeczności chrześcijańskiej. Otóż Barnabas sprzedał ziemię, którą posiadał, i pieniądze złożył u stóp apostołów. Oczywiście zyskał wielki autorytet, wielkie uznanie. A warto uzmysłowić sobie ten fakt, że za autorytetem i za uznaniem idzie też taka duchowa władza, zdolność przewodzenia i kierowania ludźmi w odpowiednim kierunku, prawda? Ananiasz i Safira również tego zapragnęli. Zapragnęli, aby być ludźmi znaczącymi w tej społeczności. I dlatego właśnie podjęli ten zamiar oddania pieniędzy dla społeczności chrześcijańskiej. Ale wewnątrz zaistniała taka rozterka. Chciałby się mieć i pieniążki, i autorytet. To silne przywiązanie do pieniędzy nie najlepiej o nich świadczy. I możemy wyobrazić sobie taką sytuację, gdyby im się całe to przedsięwzięcie udało, to znaczący wpływ na rozwój tej gminy chrześcijańskiej posiadaliby ludzie, którzy są nieprawi, którzy nie są bogobojni, nie są ludźmi, u których tak znaczy tak i nie znaczy nie. Kto wie, czy rozpad tego braterstwa chrześcijańskiego nie nastąpiłby o wiele wcześniej, gdyby tacy ludzie jak Ananiasz i Safira weszli do społeczności chrześcijańskiej. Ja dostrzegam taki właśnie fakt i wątek. Osoba, która ma taką rozszczepioną naturę, że chce służyć i Bogu, i mamonie, jest niebezpieczna, jeżeli ma za duży wpływ w społeczności, w gminie chrześcijańskiej. I Pan Bóg w ten sposób położył kres temu. Czyli takie osoby, które kierują się takimi złymi intencjami, takie osoby należy eliminować do społeczności różnych. Trudno nazwać to zdrowymi intencjami. Na zewnątrz chcą tworzyć wokół siebie taką aureolę świętości, oddania, a tak naprawdę dążą do uzyskania pewnych wartości takich jak prestiż, autorytet, przewodzenie. A jeżeli przewodzenie, no to w jakim kierunku? No pastorze, ale przypomnę, że przecież sami apostołowie nieraz dyskutowali poza plecami Jezusa i kłócąc, kto będzie z nich przewodził społeczności. Tak, ale złodziejem i kłamcą w tym towarzystwie to był tylko Judasz. Oni rzeczywiście się kłócili, ale otwarcie stawiali swoje cele, potrafili nawet i matkę zaangażować w ten spór, ale to się działo w sposób otwarcie. To była taka walka o wpływy, ale otwarta. Judasz prezentował inne postawy, inne zachowania. Ananiasz i Safira też tutaj właśnie coś skrycie chcą osiągnąć. Metodą kłamstwa. I Pan Bóg to właśnie zdemaskował. No ale w sumie, czy kara za to ukrycie części w końcu majątku nie jest niewspółmiernie wielka do ich grzechu, powiedzmy, ich przestępstwa? To po pierwsze, a po drugie, kto jest doskonały? Gdy czytam ten fragment Pisma Świętego, nie dostrzegam tego wątku, aby kara dotyczyła właśnie zatrzymania pieniędzy. Tam jest wyakcentowana ta myśl, dlaczego okłamałeś Boga? Dlaczego tworzysz właśnie pozory? Ten piąty rozdział się ciekawie zaczyna, tak nietypowo, ale pewien człowiek. Dostrzegamy więc, że ten piąty rozdział ściśle jest powiązany z poprzednią myślą. Że tam jest przedstawiony człowiek szczery, prostolinijny, który przejęty może bezdomnością chrześcijan po prześladowaniach, jakie już tam się odbywały, a nasilenie ich dopiero przychodziło. I on złożył część majątku na potrzeby tych biednych. Został nazwany synem pocieszenia. Za tytułami idą jeszcze jakieś, idzie prestiż i możliwość wpływu. A na Ananiasz i Safira właśnie pragną to osiągnąć z całą premedytacją, nieprawymi sposobami zdążają do tego. W ogóle zdążanie do takich możliwości wydaje mi się niezbyt takie czyste. Rozumiem, że wszyscy chrześcijanie są czyści, nie kłamią, nie oszukują Boga. O, wyobrażam sobie, że Pan Bóg tak
ostro zareagował dlatego, że to był ruch dopiero w początkowej fazie. To było jeszcze bardzo wszystko czyste. Byli oni bardzo oddani Bogu, bliscy Bogu. Przeżywali to wszystko tak autentycznie. I wydaje się, że Ananiasz i Safira chcieli wprowadzić takiego ducha i taki nastrój, jaki właśnie Judasz wprowadzał w grona apostołów. I Pan Bóg tak stanowczo postąpił z nimi. Nie moją sprawą jest osądzać osądy Boże. Może Pan Bóg znał jeszcze głębiej ich serca. Pan Bóg był w stanie przewidzieć, jak potoczyłyby się losy tej społeczności, która była tym jądrem, zaczynem chrześcijaństwa, gdyby Ananiasz i Safira tam weszli. I dlatego Pan Bóg podjął taki werdykt. My mamy znacznie mniej przesłanek, aby z całą stanowczością powiedzieć, tak, czyn zasługiwał na ten wymiar kary. W Bożej ocenie, w Bożej wszechwiedzy on zasługiwał na coś takiego. Tak, tylko że Judasz, który zdradził Jezusa, Piłat, który także zdradził Jezusa, kapłan Annasz wydał Jezusa w ręce Rzymian i Bóg nie uśmiercał tamtych ludzi. A tutaj kogoś, kto chciał trochę wpływów, zostaje uśmiercony. Spośród wymienionych osób tylko Judasz należał do grona uczniów Jezusa Chrystusa. Wszystkie wymienione osoby były niejako zewnętrzne wobec tej gminy chrześcijańskiej. Oni nie należeli do tej grupy chrześcijańskiej. Judasza uważał Jezus Chrystus za stosowne ujawnić. I mówił o tym, że jeden z was mnie zdradzi, ten, który macza ze mną w misie teraz. Więc Bóg w swojej wszechwiedzy taki podjął krok. Grzech Ananiasza i Safiry to był grzech podstępny. To był grzech, w którym w grę wchodziły jakieś ukryte cele i ukryte potencjalne korzyści. I dlatego Pan Bóg tak uczynił. Były to osoby, które były bardzo łase na mamonę, na pieniądze i zachodzi obawa, że ta miłość, to zaufanie chrześcijańskie pierwotne zostałoby przez nich wykorzystane i nadużyte. Uważa pastor zatem, że musieli zginąć. Nie mogli zostać wydaleni poza społeczność? Nie do mnie należy ocena Bożych wyroków. Ja jestem pewien, że Pan Bóg uczynił krok właściwy. A moje tutaj rozumowanie to zmierza do tego, aby uprawdopodobnić Boże poczynanie. Ale jest to i tak nieudolne, dlatego że nigdy nie jesteśmy w stanie zbadać dokładnie stanu ducha Ananiasza i Safiry, aby podjąć stosowny wyrok. Bóg był w stanie to określić i Bóg taką decyzję podjął odnośnie ich uśmiercenia. Zastanawiam się, kto właściwie zabił Ananiasza i Safirę. Oczywiście Bóg. Ale czy był to Jezus, który jest jedną z trzech osób bóstwa? Aż trudno wierzyć po przeczytaniu Ewangelii, że mógł być to Jezus, przebaczający większe przewinienia, nie 7, ale 77 razy. Kto zabił Ananiasza i Safirę? Zabił Bóg, który jest w Trójcy Świętej jedyny. A nie dostrzega pastor tego kontrastu między życiem i działalnością Jezusa i jego współczuciem, zrozumieniem, przebaczeniem, a właśnie tym aktem? Dostrzegałbym, gdybym brał pod uwagę tylko 30 parę lat życia Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Ale Jezus Chrystus był Bogiem opiekującym się Izraelem w Starym Testamencie i sprawował tam sądy nad Sodomą i Gomorą. Sprawował sądy nad Izraelem buntującym się, także przez 40 lat ich kości zostały na pustyni. I to był Jezus Chrystus. A Nowy Testament mówi nam o tym, że Jezus Chrystus ukaże i ogniem spali tych, którzy obracają się przeciwko dzieciom Bożym, którzy prześladują ich. Objawienie przedstawia Jezusa Chrystusa jako tego, który wyniszcza grzeszników. Wierzę, że Jezus Chrystus podejmował też decyzję zniszczenia świata przedpotopowego. Był czas, gdy Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię nawoływać ludzi do pokuty, do nawrócenia, ale jest czas sądu. Nam jako chrześcijanom wydaje się coś takiego niezręcznego, że Bóg, który zwie się miłością, wykonuje też sądy sprawiedliwości. Bóg w Ananiaszu i Safirze
dostrzegł te właśnie zaczątki złego. Faktem jest jednak, że otrzymali karę śmierci i to najprawdopodobniej śmierci wiecznej. Czy taki wniosek nie należy wyciągnąć z tego? Myślę, śmierci że... wiecznej za okłamanie Boga, za pragnienie posiadania jakiegoś autorytetu. Śmiercią wieczną. Czy o tym mówimy? Ja też tak sądzę, że o tym mówimy. Ale proszę zwrócić uwagę, że my znamy tutaj Ananiasza i Safirę z jakiegoś końcowego epizodu ich życia. Pan Bóg znał Ananiasza i Safirę od chwili poczęcia aż do tego momentu i podjął taki wyrok. My próbujemy z tych, że tak powiem, 5 minut ich życia tworzyć obronę w ich imieniu. Bóg znał całe ich życie i kto wie, czy ten ich czyn nie był takim, prawdopodobnie, takim ostatnim, który już przebrał miarę i spowodował sądy Boże. Odczytam również dalszą tą historię, o której pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, że spadł wielki strach na Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. Ale to jest specyficzny strach. Przeglądając Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie, czyli księgi napisane przez tego samego autora, widzimy, jak on rozumie określenie strach. Ten zwrot się często powtarza w jego dziełach. Gdy pisze w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale i w 12 wierszu o zdarzeniach związanych ze zwiastowaniem narodzin Jezusa Chrystusa, to czytam takie sformułowanie. I przeraził się na widok jego Zachariasz i strach padł na niego. Jest mowa właśnie o tym, jak anioł się pokazał Zachariaszowi. W Łukaszu w 1 rozdziale w 65 wierszu czytamy znowu o narodzeniu się Jana i o tym zdarzeniu, jak to Zachariasz nie jest w stanie wypowiedzieć nawet imienia swojego syna, pisze na tabliczce, a później odzyskuje mowę i czytamy tutaj i padł strach na wszystkich ich sąsiadów w całej górskiej krainie Judei. Rozprawiano o tym. To nie jest jakiś lęk przerażający, drżący, ale jest to pewien respekt. Może sięgnijmy do Łukasza 5 rozdziału, jeszcze 26 tekstu. Chciałbym to zacytować. Czytamy o uzdrowieniu paralityka i w kontekście tego zdarzenia czytamy: wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili. W owych czasach taka była mentalność reakcji takiego respektu przed zdarzeniami nadzwyczajnymi. I na dowód tego, że to nie był taki strach paraliżujący społeczność chrześcijańską po śmierci Ananiasza i Safiry, przeczytajmy tekst 13. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. I właśnie chyba o to Panu Bogu chodziło. Więc tych, którzy nie mieli przekonań chrześcijańskich, a chcieli po prostu wtargnąć, aby wykorzystać zbiorowość chrześcijańską w przeróżny sposób. A dalej czytamy o tym, że to chrześcijaństwo się rozrastało. Sądzę zatem, że Ananiasz i Safira klasyfikowali się do tych obcych, którzy chcieli wtargnąć do chrześcijaństwa i zrealizować cele szkodliwe dla tej gminy chrześcijańskiej. A ponieważ to nie był ich na pewno pierwszy czyn, to stał się on ostatni, bo Bóg oszacował właśnie całość ich życia i podjął tą smutną decyzję uśmiercenia ich. Choć śmierć Ananiasza i Safiry bezpośrednio nie wiąże się z klątwą, to jednak w Piśmie Świętym często spotkać się można z opisami rzucania klątw na zwierzęta, rośliny, ludzi, czy nawet na plemiona i narody. Czasami z powodu rzuconej klątwy ktoś umiera natychmiast, po jakimś czasie, czasami spotyka go tylko jakieś nieszczęście. Czasem klątwa oznacza tyle, co życie poza Bożą opieką. Przypomnijmy. Bóg przeklina węża w Edenie. Przeklina Kaina, który zabił swego brata Abla. Przeklęty ma być ten, kto przeklina Pana oraz jego sługi. Przez proroka Jeremiasza ostrzega, że rzuci przekleństwo na tych, którzy wykonują dzieło Boga niedbale. Jezus przeklina nieurodzajne drzewo figowe, które zaraz usycha. A święty apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian pisze, cytuję: ten, kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Klątwa to brzmi tak
strasznie złowrogo. I to jest naturalne, że to właśnie tak brzmi, prawda? Tak rozumiemy to słowo. I gotowi jesteśmy też osobę wypowiadającą klątwę darzyć taką antypatią. Więc rzeczywiście spotykamy się w Piśmie Świętym z klątwami, które obejmują węża. To jest pierwsza istota przeklęta. Następnie ziemię. Później Kaina. I spotykamy się później już nie tak liczną klasą różnych klątw, ale klątwy są tutaj związane z pewnymi czynami. No tak, ale jeżeli słyszymy taki tekst, ten kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty, z niego wynika, że w jakiś sposób próbuje się zastraszyć tą osobę, która nie miłuje Boga. Wzbudza się pewien strach. Ja sądzę, że ten tekst dotyczy właśnie ludzi w zborze koryńskim, a gdy czytamy dzieje zboru koryńskiego i te główne trzy grzechy adresatów, gdy apostoł Paweł wypowiada, że tam są osoby, które postępują tak nagannie, jak to się nawet w świecie pogańskim rzadko zdarza, to później właśnie w kontekście tych zdarzeń mówi, że takie osoby to one nie mogą kochać Boga, bo kto naprawdę Boga pozna, jest zauroczony tym Bogiem, Jego dziełami, Jego stworzeniem, Jego zbawieniem, to Go pokocha i ta miłość odmienia Go. A osoby, które potrafiły kazirodztwo uprawiać, potrafiły się sądzić, brawurowo w sądach świeckich wyrywać sobie o jakieś tam mędrości, to Paweł powiedział, w nich nie ma ani cienia miłości Jezusa Chrystusa i niech będą przeklęci. Osoby te zetknęły się z Bogiem, widziały dokonania Boże w tej gminie chrześcijańskiej, miały jeszcze świeżo wypowiedzi apostołów o zmartwychwstaniu Pana i o Jego miłości, a mimo wszystko realizowały w zborze koryńskim takie niecne zamierzenia, że Paweł od razu przejrzał, że te osoby nie przylgnęły do Chrystusa, nie pokochały i ta łaska Boża nie zmieniła ich. Powiedział, niech będą one przeklęte. Co miało to oznaczać? Niech będą takie osoby w Koryncie przeklęte. Gdy Bóg przeklinał, to słowo miało siłę sprawczą od razu. W przypadku apostoła Pawła rozumie, że słowo to było takim wielkim memento mori, takim wielkim ostrzeżeniem. One tutaj raczej brzmią tak jak niech się im nic dobrego już nie stanie. Bóg zawsze mówi, kładę przed tobą dwie drogi. Drogę życia i drogę śmierci. I Pan Bóg nikogo nie wpycha na drogę śmierci. Ale mówi, że tego typu postępowanie wiąże się z przekleństwami, a tego typu postępowanie wiąże się z błogosławieństwami. Zatem osoby te w gminie chrześcijańskiej, których czyny ewidentnie świadczyły, że nie miłują Pana, niech będą przeklęte. Jeszcze chciałbym przeczytać z listu Jana, który też podejmuje ten wątek. W 5 rozdziale czytam od wiersza 11. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. Tutaj jest inaczej ta sama myśl wyrażona, że jeżeli ktoś nie przyjmuje Jezusa Chrystusa jako umiłowanego swojego Zbawiciela, a poznawszy Go, zachowuje wobec niego wrogość, to znaczy, że ten człowiek jest szczególnym jakimś typem charakteru. Kiedyś na przykład Balaam poznał Boga, był jego prorokiem, a nie przylgnął do niego. I ta głupia mamona stanęła na drodze do jego wiecznego zbawienia. To jest często spotykany grzech, dlatego Chrystus powiedział, że łatwiej przejść wielbłądowi przez ucho igiel niż bogaczowi do Królestwa Niebiańskiego. Nie oznacza to, że bogactwo jest przekleństwem, ale umiłowanie ponad wszelkie wartości bogactwa jest przekleństwem. I zamiast tego bogactwa można włożyć żądzę władzy, żądzę przewodzenia, uznania, bycia zawsze na świeczniku i zbierania oklasków i jakiejś czołobitności. To są grzechy bardzo niebezpieczne właśnie w chrześcijaństwie, które dotyczą też osób pełniących jakieś tam funkcje przywódcze. I te
dążenia mogą tak przysłonić Boga, mogą być tak ponętną alternatywą, że człowiek potrafi się odwrócić do Boga plecami, a wybrać tą wartość, tą znikomą. No tak Balaam wybrał, tak Judasz wybrał. To jest właśnie tragizm i rezultat, który się sprowadza do przekleństwa. 28 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej jest chyba jednym z najbardziej mrożących krew w żyłach i przerażających rozdziałów całej Biblii. Opisuje on bowiem przekleństwa Boga Jahwe, który obiecuje, że wszystkie je zrzuci na lud, gdy ten nie będzie go słuchał. Ostrzega w nim m.in. Izraelitów, że jeśli nie będą mu posłuszni, to rzuci wiele klątw na ich plony, na ich drzewa, które zje szarańcza i pożre robactwo, na potomstwo, bydło, na wszelkie plany i przedsięwzięcia. Spadną zarazy, plagi i głód, uderzy ich suchotami, gorączką, zapaleniem, zimnicą, posuchą, rdzą zbożową, dotknie złośliwymi wrzodami, guzami, odbytnicy, świerzbem, liszajem, z których nie będą mogli się wyleczyć. Porazi, co dalej, obłędem, ślepotą i przytępieniem umysłu. Będą gwałceni, okradani, uciskani, ciemiężeni. Spuści na nich z nieba pył i proch, a ich trupy staną się żerem dla zwierząt. Potężnymi, długotrwałymi i niezwykłymi ciosami ugodzi ich i całe ich potomstwo. Na widok tego wszystkiego oszaleją. Wszystkie te przekleństwa spadną i dosięgną lud, aż zginie, gdy nie będą w bojaźni słuchali głosu Pana, którego imię jest straszne. Do tego, jak czytamy, Pan radować się będzie, gubiąc lud i go tępiąc. W całej Biblii chyba nie ma aż takiej dawki przerażających przekleństw, jak tutaj. Ten 28 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej zawiera zarówno przekleństwa, jak i błogosławieństwa. No coś takiego jest w naszej ludzkiej naturze. Znając Boga jako Boga miłości, z miejsca wzdrygamy się, jeżeli przedstawia straszne zdarzenia, które będą nas spotykały w życiu. Ale na jakiej drodze? To warto sobie uzmysłowić, bo my koncentrujemy się na tym, że to ich spotka. Ale na jakiej drodze życia? I właśnie w 28 rozdziale znowu mamy tutaj przedstawione takie dwie życiowe drogi. Współczesny człowiek, który gloryfikuje wolność, to chciałby taki wymiar Bożej opatrzności. Robię, co chcę, a Pan Bóg mi błogosławi. I wtedy Pan Bóg będzie dobry. Pan Bóg wyraźnie mówi, że On nie może człowiekowi błogosławić na złej drodze, a co więcej, chcąc go zawrócić z tej błędnej drogi, będzie go karał i karcił. No, prawie torturował. Co więcej, jeżeli człowiek ten będzie twardo stał, trwał w swojej złości, a ta złość się czym objawia? No przede wszystkim tym, że szkodzi drugiemu swojemu bliźniemu. Bo proszę zauważyć, że znacząca klasa grzechów związana jest z tym, że moja nieprawość powoduje krzywdę innym. To Pan Bóg mówi, ja ciebie będę karał za to. Chciałbym sięgnąć w ogóle do zdefiniowania, co to jest przekleństwo w takim razie. Otwórzmy Księgę Psalmów, 119 psalm i tam w 21 wierszu czytam drugą myśl. Przeklęci odstępujący od Twoich przykazań. Kto jest przeklęty? Kto odstępuje od Bożych przykazań. W 37 psalmie, w 22 wierszu czytamy: błogosławieni przez Jahwe posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni. Gdy zbierzemy dwie myśli z tych tekstów, to jest prosta sentencja. Kto przestępuje przykazania Boże, ten jest przeklęty, a kto jest przeklęty, będzie wyniszczony z tej ziemi. Lub torturowany, tak jak moglibyśmy dosłownie tak to odebrać, prawda? Tak. Rzuci to ślepotą, obłędem, porazi. Spadną zarazy, plagi, wrzody, odbytnicy, guzy. Będą was gwałcić, wasze potomstwo wydadzą. Życzyłbym każdemu, żeby wychował wiele dzieci o różnych charakterach.
i z perspektywy tych doświadczeń, żeby później mógł spojrzeć troszeczkę na Boże działanie. Mam na myśli to, że niektóre osoby w swoim dorastaniu są tak dobre, tak łagodne, że nie stwarzają żadnych problemów wychowawczych. Są takie osoby, które no troszeczkę potu tam rodzicom przysparzają, ale zdarzają się osoby szalenie krnąbrne, złośliwe, niebezpieczne, straszne. I to jest dopiero wielkie utrapienie dla rodziców. I wyobrażam sobie, że też muszą jakoś rozwiązać ten problem. To jest ich ból, ich cierpienie i ich działanie, a bierność jest w tym wypadku chyba większym złem, aniżeli działanie takie, które prowadzi do jakiegoś temperowania tego człowieka. Przypomniała mi się taka historia, ona jest znana i sądzę, że była taka praktyka wśród narodów pasterskich. Owce, które były bardzo krąbne, latały sobie gdziekolwiek chciały, to były kaleczone przez pasterza celowo. Łamał im nogę. Później ją nosił na swoich rękach. Karmił ją. Chronił ją w szczególny sposób i powstała pewna więź, która była zabezpieczeniem dla tej owcy, aby ona nie oddaliła się za daleko i nie została pożarta przez wilka. Gdybyśmy te przekleństwa w jakiś sposób urangowali, to spotykamy się z działaniami takimi, no, zwrócenie jakiejś uwagi i człowiek myślący powinien namysł, już powinno spowodować to u niego namysł nad postępowaniem, nad swoim życiem. A później jest taka eskalacja kar i przekleństw, która idzie aż do strasznych, niesmacznych sytuacji. Ale proszę zwrócić uwagę, że w Starym Testamencie był taki opis, że jeżeli ktoś będzie złorzeczył ojcu lub matce, śmiercią zginie. Ile mamy tych opisów wykonywania wyroków na tych wyrodnych dzieciach? A myślę, że między innymi dlatego tak bardzo mało, że to było realne, to było bardzo wyraziście powiedziane. My czytamy tutaj, że Pan Bóg ich obłędem może dotknąć, ale chciałbym się spytać, ile z tych gruźb się spełniło? Proszę wyraźnie rozdzielić dwie takie sfery. Zapowiedź kary, a zrealizowanie. Zapowiedź przekleństwa i zrealizowanie tego przekleństwa. Ale ja nie wiem, do którego poziomu Bóg stosował to względem narodu izraelskiego. Więc Boże błogosławieństwo i Boża ochrona spoczywa na ludem, który kroczy drogą Bożych przykazań. Oczywiście ja mówię generalne założenia. My znamy, jak to wyglądało w życiu Hioba. Raczej zastanawiajmy się nad tym, aby nasza droga była chroniona w tych poboczach dekalogiem Bożym, żebyśmy zawsze szli drogą woli Bożej i wtedy będzie na nas spoczywało błogosławieństwo. Proszę zwrócić uwagę, że w Pięcioksiągu są opisane tak zwane lata jubileuszowe, czyli lata, w których biedota miała wracać do swoich rodowych własności, gdzie niewolnik miał odzyskiwać wolność, gdzie sierota i wdowa też miały być uszanowane i człowiek w roku właśnie takim radosnym, jubileuszowym, nagle znowu stawał się zwyczajnym obywatelem, chociaż mógł być do wczoraj niewolnikiem. Czy to były dobre prawa? Mądre prawa, dobre prawa. Ale okazuje się, że elitarne grupy Izraelitów zlekceważyły to, wyszydziły to. Nawet z obrzędów świątynnych uczyniły źródło bezwstydnych dochodów. I to jest chyba bardzo fair, że Pan Bóg już kilkaset lat wcześniej kazał w świętych księgach umieścić błogosławieństwa wynikające z życia godziwego i przekleństwa, które wynikają z hardości
z pazerności, z takiego zdziczenia moralnego. Należy pamiętać o tym, że ten naród ma za sobą przeszło 200 lat niewoli, gdzie jest traktowany głównie kijem i dla którego takim dynamizującym motywem to jest kara. Bo oni dokładnie wiedzieli, co to jest. Bardzo trudno im sobie wyobrazić błogosławieństwo, ale dość dobrze wiedzą, co to jest przekleństwo. Pan Bóg ich wychowywał. Oni mieli przejść swoiste takie przeistoczenie wewnętrzne, aby inne motywy zaczęły odgrywać wiążącą rolę. Ale dla tego narodu i na przyszłość, gdyby ten naród znikczemniał, bo powiedział, ja wiem, że ty jesteś ludem twardego karku, Bóg postawił taką groźną tablicę, groźny zapis, który powinien strzec ich od zła. Więc jeszcze raz podkreślam, to wszystko się dzieje na razie w sferze ostrzeżeń. A człowiek rozumny, bogobojny powinien wybierać właśnie prawo Boże. Zresztą oni pod górą Synaj złożyli przyrzeczenie, że będą to zachowywać. Ludzie starożytni nie cenili miłości. Oni cenili prawo, posłuszeństwo, rygor. Gdy pretorianie przed nowym cesarzem mówią, dla ciebie żyć, umierać możemy, i wbijają swoje miecze przed Cezarem, wbijają w siebie i padają przed nim. To nasza epoka tworzy, akcentuje miłość, tworzy takie spieszczenia na dwie języku. To jest zupełnie inna społeczność. Dlatego uważam, ten 28 rozdział 5 Mojżeszowej musimy porównać z 5 rozdziałem Księgi Mateusza, z 6 rozdziałem, gdzie Chrystus już nie mówi o przekleństwach. Ale dla tych ludzi urzeczonych Bożą miłością wymienia błogosławieństwa. Mój błogosławieni cisi, uprzejmego serca. Aczkolwiek apokalipsa przedstawia nam zniszczenie grzechu, a przede wszystkim cały Nowy Testament opiewa miłość Bożą i opiewa Boże błogosławieństwa. I powinniśmy właśnie, wczytując to, doznawać tej łaski przekształcenia, abyśmy nigdy nie musieli być w zasięgu tych przekleństw i tej śmierci wiecznej, tylko w zasięgu Bożej miłości, łaski przekształcającej, która przecież powinna wyzwolić z człowieka to, co jest najpiękniejsze. Życzliwość do drugiego człowieka, dobroć, uprzejmość, jakąś serdeczność. Spójrzmy na inną historię, która także porusza kwestię przekleństwa. Pewnego razu grupa dzieci, zobaczywszy Elizeusza, który, jak wiemy, był Bożym prorokiem, naśmiewa się z niego z powodu jego wyglądu, wołając za nim łysy. Prorok Elizeusz, widocznie oburzony, że nie okazują mu szacunku, rzuca na nich klątwę. Zaraz po niej z lasu wychodzą dwa niedźwiedzie i rozszarpują 42 z nich. Obawiam się, pastorze, że prorok Elizeusz niewiele miał do czynienia w życiu z dziećmi. Zastanawiam się, czy to twierdzenie, które sugeruje, że dzieci w każdej epoce są podobne i mają prawo do pewnej dozy takiej nieuprzejmości, złośliwości, niegrzeczności, nawet takiej skrajnej. No zastanawiam się, czy to jest prawdziwe. Pastorze, ja z życia mi znajomych kolegów, a także, co widoczne jest w dokumentach, w filmach, pokazane jest nieraz, jak dzieci, prawda, za jakimś tam śmiesznym, niewyglądającym człowiekiem wołają, krzyczą, naśmiewają się. Akurat ta cecha, zwłaszcza kiedy dzieci są w grupie, jest także obecna w naszej rzeczywistości. Nie mógłbym zaręczyć. I nie wiem, czy to, co dla nas wydaje się takie normalne, no troszeczkę pośmiały się dzieci ze starszego człowieka. Ja nie wiem, jakby ten czyn został osądzony przez ludzi ówczesnych, żyjących w czasach Elizeusza. Analiza tego tekstu wskazuje nam, że zdarzenie to miało miejsce w Betel. Okazuje się, że w Dan i w Betel u zarania państwa północnoizraelskiego postawiono dwa cielce złote, które miały być przedmiotem kultu.
Te miasta były szczególnie narażone na bałwochwalstwo, na odstępstwo, no i w końcu na gloryfikowanie własnego Boga, tego cielca. Różne przekłady nieco odmiennie akcentują treść słów wypowiadanych przez dzieci. Niektóre mówią idże łysy, niektóre mówią podejdź łysku, ale istnieje podstawa do tego, aby sądzić, że mogły wpaść również słowa wznieś się łysy. I prawdopodobnie dzieci te nawiązywały do zdarzenia, które rozprzestrzeniało się w narodzie izraelskim i w Judzie, że prorok Eliasz, poprzednik Elizeusza, został zabrany do Boga. Być może dzieci, które są taką gąbką społecznej myśli, nastrojów społecznych, słysząc szyderstwa z tego faktu, czuły się upoważnione do tego, aby sobie poszydzić troszeczkę z proroka Elizeusza. Proszę zwrócić uwagę, że wypowiedzi te to nie jest takie ośmieszanie starszego pana, bo i to jest niecne, ale jest to naigrywanie się z Boga, naigrywanie ze służby proroczej. Ośmieszanie starszego pana, bo i to jest niecne, ale jest to naigrywanie się z Boga, naigrywanie ze służby proroczej. Wyobrażam sobie również, że dzieci te tą informacje zaczerpnęły ze środowiska, w którym żyły. I przeniosły również to szyderstwo, które w tym środowisku było. Także nie tylko dzieci zawiniły, zawiniła społeczność w Betel. W każdym bądź razie Boże działanie w tym wypadku to nie jest tylko takie działanie kontra jakiejś niestosowności, ale one reprezentowały pewną tendencję religijną, pewną kulturę, pewną religijność tej społeczności w Dan, która upoważniała ich, tak sądzili, do szyderstwa z Boga. Tam jest pewien zamysł szyderstwa z Bożego dzieła, przejawiającego się w życiu Elizeusza, Eliasza i szyderstwa z Boga Jahwe, a w kontekście jakieś takie niskie ukłony w stosunku do tego ich cielca, który to jest dopiero Bóg, a tam to jest takie mrzonki, takie zachowania, które są godne wyszydzenia i wyśmiania. No ale jaki obraz Boga się wyłania z tych trzech przykładów, które już omówiliśmy? Tutaj mamy, prawda, kto będzie szydził z Boga, zginie. No i 42 istoty giną. Mamy Ananiasza i Safirę, okłamali Boga, oszukali wiernych, giną za to. No i mamy także naród izraelski, który także zginie, jeżeli nie będzie czynił tego, czego pragnie Bóg. Jaki obraz Boga się wyłania na podstawie tych przykładów? Tak ujęte przekazy spłycają tą kwestię. Bo moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, że no, pacjent jest chory, bo ma podwyższoną temperaturę. Ta podwyższona temperatura jest symptomem rozległych jakichś zmian chorobowych w organizmie. I te zachowania, które tu zostały tak napiętnowane, tak strasznie, śmiertelnie, to one obrazowały pewne straszne przeobrażenia, które się dokonały w społeczności, na przykład Dan, czy w sumieniach Ananiasza i Safiry. Dlatego rozpatrywanie tej kwestii w aspekcie samych tych zdarzeń nie jest uzasadnione. Bóg wie więcej, aniżeli my, i patrzy na sytuację bardzo szeroko i globalnie. I podejmuje decyzje, które nie wynikają z jakiegoś jednego momentu. Wiemy o tym na przykład z prowadzenia narodu izraelskiego. Bóg w pewnym momencie mówi, puść mnie, a wytracę ich wszystkich, a ciebie uczynię narodem wielkim. Raz, że mówi, puść mnie, czyli dopuszcza tutaj do rozmowy i do dialogu, a z drugiej strony ten naród izraelski nie popełnił pierwszego jakiegoś nagannego czynu, ale miał za sobą długą historię buntów, z których znaczniejsze znalazły się w Piśmie Świętym, bo nie wierzę, że wszystkie. Stąd osądzanie Boga jest ryzykowną czynnością, dlatego że Boże działanie
cechuje litościwość. Na przykładzie Adama i Ewy wyraźnie widać, że Bóg mówił, dnia którego spożyjesz śmiercią umrzesz. Ale Pan Bóg już przewidział plan i robił wszystko, żeby tych ratować tego człowieka. Ale kiedyś mu zapowiedział, że dnia, którego zjesz śmiercią, umrzesz. Ale tego dnia zapadła decyzja śmierci Jezusa Chrystusa i tego dnia zginął baranek, który wyobrażał Jezusa Chrystusa, a skórami zostali okryci rodzice. A jak próbował uratować te dzieci, pomóc im? Wierzę, że Pan Bóg i strofował te dzieci przez Ducha Świętego. Opisane jest w Piśmie Świętym, że każdy człowiek ma zadatek Ducha Świętego, gdy przychodzi na świat. Dokąd Duch Święty może, to człowieka napomina, strofuje, prowadzi. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 4 rozdziale czytamy: i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. Sądzę, że te osoby tutaj rozpatrywane przez nas zasmuciły Ducha Świętego, który ich napominał, i te opisy tak niechlubnie wieńczą ich życie i pokazują w pewnym momencie na bezsilność Ducha Świętego względem człowieka, który wybrał zło, przylgnął do niego i później zginął razem z tym złem. No ale to były dzieci jeszcze. To były dzieci i co, one już nie miały szansy na zmianę? Nic mnie nie upoważnia do tego, żebym mógł się roześmiać tutaj nad Bogiem i wzgardzić i pokazać Jego niesprawiedliwość. Dostrzegam, że ginęły dzieci nie tylko w tym wypadku. Ginęły wszystkie dzieci w Sodomie i Gomorze. Zginęły dzieci w czasie potopu. Wiele dzieci zginęło wśród narodów chananejskich. Nie na każdą kwestię jestem w stanie odpowiedzieć. Jeżeli by Boże postępowanie było takie klarowne, bezdyskusyjne, to może niepotrzebne byłoby milenium, w którym rozpatrywane będą głównie czyny Boże i rozsądzana Boża sprawiedliwość. Tak, to będzie czas sądu nad dziełami Boga. I z pewnością każdy będzie mógł śmiało wypowiedzieć swoje obiekcje. Ja tutaj coś takiego dostrzegam. Na przykład z tymi dziećmi dostrzegam taki dziwny rytuał, który był przejmowany i jest jakoś przejmowany przez społeczeństwo. Proszę sobie wyobrazić, że w rodzinie z kilkorgiem dzieci decydują się złożyć najstarszego syna w ofierze Molochowi czy Baalowi. I przecież to jest żywa społeczność i ginie jedno dziecko. I te dzieci, które słyszały może krzyki tego umierającego brata, dlaczego one powielają te same wzorce w życiu swoim dorosłym, to ja naprawdę nie rozumiem. Ale one też później biorą swoje pierworodne dzieci, prowadzą je i je spalają. Nie pojmuję tego. Więc czy jest to możliwe, żeby zło się tak głęboko zakorzeniło, że musi być wycięte do końca? To mnie przeraża, ale taki wniosek mi się gdzieś w pewnym momencie nasuwa. Dlaczego tak jest? Takie ohydne wzorce mają taką siłę istnienia, trwałości, że to zło jest takim potwornym fatum, które tak ogarnia umysł ludzki, to bywa tak, że i dzieci są karane i uśmiercane. To nas naprawdę przeraża, ale mnie raczej przeraża siła wpływu zła. Za co w takim razie karane i uśmiercane były dzieci ludzi wierzących, narodu żydowskiego? Moja wypowiedź nie dotyczy jakiejś określonej nacji. Moja wypowiedź dotyczy określonej grupy ludzi, których cechuje jakieś tam zachowanie, jakieś postawy. W księdze proroka Jeremiasza w 19 rozdziale czytamy, że Izraelczycy zbudowali nadto wyżyny Baalowi, aby palić swoich synów w ogniu jako ofiary.
ofiary dla Bala, czego nie nakazałem ani nie poleciłem i co nie przyszło mi nawet na myśl. Więc i do narodu izraelskiego to się przedostało. Ale nie chciałbym tworzyć takiego zrozumienia, że wszelkie nieszczęście jest skutkiem jakiejś nieprawości. Pismo Święte wystarczająco wiele dostarcza dowodów, aby obalić taki błędny wniosek. I człowiek nie powinien rozsądzać, czy wieża, która się przewróciła w Szilo, upadła na szczególnie grzesznych ludzi, prawda? Są wypadki pewne losowe. Z Księgi Joba widzimy za tymi wypadkami straszliwą, złośliwą moc szatana. Ginęli chrześcijanie z dopustu Bożego, taki Szczepan ginął. No właśnie, i w związku z tym chciałbym, abyśmy porozmawiali o takim przekleństwie, jakie zgodnie z tym, jak wyjaśniają sami chrześcijanie, spadło na własne życzenie, na naród żydowski za to, że ukrzyżowali Jezusa. Znamy wszyscy dobrze słowa przekazane przez ewangelistę Mateusza, który zanotował, że gdy Piłat wypowiedział słowa, iż nie jest winien krwi Jezusa, cały zgromadzony lud rzekł: krew Jego na nas i na dzieci nasze. No właśnie, Bóg chyba wysłuchał tego życzenia, no bo jak inaczej wyjaśnić tyle cierpień i nieszczęść, jakie spadły na ten naród? To prawda. Dzieje narodu izraelskiego takie straszne, takie trudne już bodajże od powstania Bar Kochby i od czasów Tytusa, od 70 roku, są nieszczęśliwe. W czasach Bar Kochby utracił naród izraelski byt państwowy. I dopiero w XX wieku udało się odrestaurować państwo izraelskie. Więc straszny czas rozproszenia, diaspory, niewoli. No i właśnie powstaje pytanie, czy te słowa wypowiedziane kiedyś tam na dziedzińcu Piłata, czy one tak zaciążyły na historii całego narodu izraelskiego? No, chrześcijanie tak tłumaczą to, no bo jak inaczej wyjaśnić te cierpienia narodu od właśnie tego czasu? Znowu bym rozdzielił tłumaczą. No, to jest jedna kwestia. Ale czy te słowa dynamizowały ich zachowanie, aby właśnie niszczyli Żydów? Czy to ci, którzy studiują Pismo Święte i którzy się doczytali, później chwytali za miecz i biegli za tymi Żydami, ich zabijali? Nierzadko ci, którzy prześladowali Żydów, powoływali się na tą wypowiedź, na Pismo Święte, że sami chcieliście, sami jesteście sobie winni. Ja sądzę, że jakiś też szatański zamysł został w tym wypadku zrealizowany. Akcentując te słowa, przy zniszczeniu Żydów tworzy się naturalną nienawiść, niechęć Żydów do chrześcijaństwa. A nie wiem, czy tak naprawdę warto poważnie traktować wypowiedzi oprawców, bo my dostrzegamy, że pomiędzy deklaracjami słownymi a pobudkami jest nieraz rozbieżność wielka. A jak oni sobie tłumaczyli te, jak racjonalizowali swoje postępowanie, że odwoływali się może do słów tam, które padły przy skazaniu Chrystusa na śmierć, to jest zupełnie odrębna kwestia. A gdzie w tym wszystkim opieka Boża nad swoim narodem, którego praktyki i wiara różni się na pewno od praktyk pogańskich narodów? No ja już nie wiem, czy to określenie nad jego narodem, czy ono ma uzasadnienie. Nie ma już na tej ziemi narodu Bożego w sensie narodowym. Każdy człowiek jest mu miły. W Księdze Dziejów Apostolskich wyraźnie powiedziano, że obojętnie, czy on jest oficerem rzymskim, czy on jest z takiego, czy innego narodu, chociaż w wyobrażeniach niektórych ludzi traktowano te narody tak jak właśnie te gady w płachcie pokazanej Piotrowi, która z nieba zstępowała, gdy to prześcieradło było opuszczone. Teraz wszyscy mogą stać się ludem Bożym. Obojętnie, czy on jest Żydem, czy on jest Rosjaninem, czy Niemcem, czy Polakiem, z jakiejkolwiek nacji. Stąd granica między ludem Bożym a ludem niebożym przebiega teraz zupełnie inaczej. I nie widzę ani specjalnych powodów, żeby Pan Bóg miał Żydów karać. Oświęcim też, nie?
Nie. Dalej uważam, że był to zamysł, taki psychologiczny zamysł i ekonomiczny zamysł Hitlera, aby zdobyć jak najwięcej pieniędzy na bogatym narodzie. I druga kwestia, aby znaleźć winnego. Trudności ekonomiczne, które powstały w czasie procesu militaryzacji kraju. Mówiąc o karze, mam na myśli, że Bóg zdjął jakby tą płachtę ochraniającą ten naród. Zawsze Boża ochrona jest zapewniona dla tych, bez względu na pochodzenie narodowe, którzy respektują Jego prawo, Jego przykazania i Jego wolę. Tego nie można było zarzucić chyba Żydom. Kto wiąże się z Bogiem, to uważam, że składa swój los w ręce Boży i powinien z ufnością oczekiwać właśnie Bożego prowadzenia i przejawów Bożej łaski w swoim życiu. Chociaż ta łaska jest nieraz bardzo różnie rozumiana przez Boga i przez człowieka. Czy to prowadzenie czasami zaprowadzi ludzi do komór gazowych? Nie tylko naród izraelski był prześladowany w czasie II wojny światowej. Na Romów również wydano wyrok śmierci, na całą społeczność cygańską. Nikt o tym jakoś nie wspomina, nie nagłaśnia tej sprawy. A przecież oni też byli skazani na śmierć. Cyganie, Żydzi i kto następnie w kolejności? No wszyscy Słowianie. Boży lud nowotestamentalny, to jest społeczność międzynarodowa, osób, które wierzą w Jezusa Chrystusa i za Nim podążają, i dalej operowaniem w stosunku do narodu żydowskiego, że to jest jego lud, to z punktu widzenia chrześcijańskiego bezzasadne. Co nie oznacza, że ten lud od razu jest skazany na komory gazowe, prawda? Ale jest to lud, który realizował własną wizję rozwoju i realizuje własną wizję rozwoju. I trudno mówić o tym, że i obecne problemy, które są na Bliskim Wschodzie, to jest efekt ingerencji Bożej. Odmawianie człowiekowi tego czynnika sprawczego nieraz jest bardzo wygodne z powodu różnych sytuacji dziejowych, ekonomicznych, rodzących się potęg. Znaleziono naród, który można łatwo złupić, który ponadto w swoich zasadach miał prawo nieużywania siły. Pamiętajmy, że naród żydowski, pierwszy zryw taki wojenny od czasów Bar Kochby, to miał w czasie Powstania Warszawskiego. I w ogóle w czasie Powstania Warszawskiego starsi Żydzi patrzyli na młodych Żydów biorących broń do ręki jako na jakichś odstępców i gwałcicieli Bożych zasad. Więc ten naród był bardzo łakomym kąskiem. Był bogaty i bezbronny i miał ideologię właśnie pokorną taką. A czy może były za tym jakieś powody z natchnienia szatańskiego? Jeżeli były, to Bóg dopuścił do tego. Sądzę, że szatan powiedział kiedyś do Jezusa Chrystusa: ja jestem księciem tego świata. Daję komu chcę. Słabość naszego umysłu przejawia się z tym, że jesteśmy w stanie wydedukować sobie 2-3 koncepcje i uważamy, że jedna z nich, a może tych możliwości jest 50. Dlatego wkraczamy na niepoważny taki grunt, gdy chcemy z całą stanowczością rozstrzygać, tworzyć jakieś alternatywy, jakieś rozwiązania, kilka i powiedzieć, który z nich. Ja nie wiem, może wystąpiły 2 czynniki, czy 3 naraz? Nie wiem, który dokładnie. Ja wiem, że miał miejsce ten fakt, ale ujmowanie w takim jednym przekroju jest absolutnie nietrafne. Uważam, że to jest uproszczony werdykt. No dobrze, w takim razie spójrzmy na to od tej strony właśnie walki tych sił. Mamy Hitlera, szaleńca, który realizuje swój plan zniszczenia narodu. I mamy Boga, do którego wołają ludzie. I ten plan tego szaleńca właściwie zostaje wprowadzony w życie. To nie jest jedyna niewiadoma. I papiestwo gnębiło pewne odłamy chrześcijaństwa przez prawie 13 stuleci. Gdybyśmy ten schemat rozumowania chcieli przenieść na tą grupę, to byśmy powiedzieli tak, no to wołali do Boga, a On im nie pomógł. No to jak im nie pomógł, to na pewno zasłużyli na to.
A tu mamy taką sytuację, że nie zasłużyli na to, wołali do Boga i zginęli. No i co? I nie wiem, co na to odpowiedzieć. Co więcej, Pan Bóg przewidział, że coś takiego będzie miało miejsce. To, co się dzieje na ziemi, nie zawsze jest wolą Boga. I nie oznacza, że to jest zamiarem Boga. Ale Bóg patrzy na tą malusieńką ziemię, tą drobinę piasku w całym wszechświecie, z perspektywy całego wszechświata i uważa za stosowne, aby pewne straszne, bolesne zdarzenia miały tu miejsce w imię tego, aby zło zginęło na zawsze z kosmosu, a nie tylko z ziemi. No i wtedy oczywiście rodzi się pytanie takiego człowieka z miejsca. O, to Pan Bóg sobie wymyślił teatr na ziemi, pokazowy. On się przygląda, my cierpimy. Ja jako człowiek wierzący, gdy związałem się z Bogiem, to ja związałem się z Bogiem na dobre i na złe. I chcę być Mu posłusznym i wielbić Go i w dniach szczęścia, i nieszczęścia, i w chwili śmierci swojej. I wiem, że ci męczennicy, a zginęło około ich 50 milionów, to oni związali się z Bogiem na dobre i na złe. I jak umierali, to jeszcze Bogu cześć i chwałę oddawali. A wiem, że też inni umierali z przekleństwem na ustach pod adresem Boga. Nie jestem w stanie racjonalnie wytłumaczyć wszystkiego, ale między Bożym planem a dopustem to jest taka zdecydowana różnica, że to nie zachodzi tak zupełnie na siebie. Bóg dopuścił śmierć Jezusa Chrystusa, a cierpiał i bolał nad tym. Bóg dopuścił śmierć wielu chrześcijan na przestrzeni 13 wieków inkwizycji. A przecież nie kochał się w tym. Na tej ziemi mają miejsce inne tragedie. I Bóg nie kocha się w tym, ale dopuszcza, aby natura zła pokazała swoje potworne oblicze, żeby już nigdy zło nie powstało. I ja chociaż jestem cząstką rodzaju ludzkiego i też mam swoje bóle i swoje krzyżyki i swoje cierpienia, znoszę to i wierzę w Bożą miłość i opatrzność. Pomimo tego, że można powiedzieć, że więcej nie rozumie niż rozumie, bo pytań mam wiele takich w swoim umyśle, na które poszukuję odpowiedzi przez 20 lat. I sądzę, że każdy czytelnik Pisma Świętego znajdzie takie trudne kwestie w Piśmie Świętym. Ale też spotka się z Bogiem, z Jego dziełem, z Jego celami, z Jego planem zbawienia. I te Boże dzieła są takie ewidentne, tak czytelne, że nawet gdy spotkam się z tym, co nie rozumie do końca. Z wątpliwościami. Tak jak zawsze pewien cień jest, dlaczego te 42 dzieci zginęło. Jak to jest? To ja sobie myślę, no do końca tego nie rozumiem. Ale jedno na pewno rozumiem, że Chrystus na Golgocie zmarł również za mnie. Ciekawe jest, jak sami chrześcijanie, powiedzmy w tej większości, wyjaśniają kwestie cierpienia narodu żydowskiego. Czyli Żydzi wyrażają życzenia, by wina za śmierć sprawiedliwego Jezusa spadła na nich. Bóg życzenie przyjmuje i dopuszcza do prześladowań Żydów. Chrześcijanie natomiast, usprawiedliwiając swoje zbrodnie na Żydach, powołują się właśnie na Boga i owo życzenie. Prawda? Wszystko gra jak w szwajcarskim zegarku. Gdy czytałem antysemickie wypowiedzi, poglądy nawet wielkich reformatorów, byłem zdumiony tym. Ktoś powiedział w ten sposób, że w czasach Hitlera początkowo prześladowano komunistów, ale on nie był komunistą, to jego to niewiele obchodziło, więc wyniszczono komunistów. Później wzięto się za Żydów, ale on nie był Żydem. Jego to nie dotyczyło, wyniszczono Żydów. Później wzięto się i za niego, jako za
pastora protestanckiego. Ale już nie było komu go bronić. Więc kiedykolwiek słyszymy takie głosy, które w imię racji Bożych, w imię Pisma Świętego propagują prześladowanie kogokolwiek, to jest nadużycie Bożego autorytetu. Nigdy Bóg nie realizuje swoich celów metodami szatana. Zniesławiają tacy ludzie Boga. Bóg powiedział, że do mnie należy pomsta, ja oddam. Bóg powiedział, że On jest sędzią i Bóg nie wyznaczył nam w naszych, to współczesnych czasach, nowotestamentalnych, żadnego dzieła zniszczenia. Ale my mamy realizować dzieło miłości. Posłannictwo Jezusa Chrystusa jest dziełem miłości, dziełem życzliwości. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, co byście uczynili jednemu z tych najmniejszych. Mnieście uczynili. Więc do tego się sprowadza. Ktokolwiek chce być katem, to się pomylił ze swoją rolą. Chrystus nie był katem. To raczej On dźwigał krzyż. I stąd rzeczywiście chrześcijanie bardzo często powtarzają i nieraz może w jakiejś nieświadomości, nawet nam może się zdarzyło w życiu takie słowa wypowiedzieć. Czy do takiego wniosku dojść. Ale pogłębiona refleksja nad Pismem Świętym prowadzi nas do takich sformułowań, że absolutnie to nie jest tak. Nie chciałbym wybielać tutaj tej grupy, która tam stała. W wielu książkach spotkałem się z taką myślą, że nigdy wpływ szatana na ludzi nie był tak wielki, jak właśnie wtedy przed stolicą Piłata. I tak naprawdę za śmierć Jezusa Chrystusa odpowiada szatan. Szatana jest pierwsza wina i później całego rodzaju ludzkiego, który zgrzeszył. Ale pamiętajmy, że wcale jakiś Boży gniew nie zaciążył na wieki wieczne. Jezus Chrystus powiadał, że po Jego śmierci muszą głosić Ewangelię gdzie? W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i na krańce ziemi. On znowu posłał tych apostołów do tych, którzy krzyżowali Jezusa Chrystusa. I w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale właśnie czytamy o pierwszym nawróceniu Żydów, olbrzymich rzeszach, które przyjęły chrześcijaństwo. Przypuszczam, że niektórzy z nich, a może i sporo, stali tam na placu przed Piłatem, krzyczeli krew Jego na nas i na dziadki nasze, ale przecież się opamiętali, tak jak i Piotr się opamiętał. I Bóg im do końca przebaczył. Czy ten tekst, ta wypowiedź zapisana przez Mateusza, nie mogła się w jakiś sposób przysłużyć tym późniejszym prześladowaniom? Jest takie powiedzenie, jak chce ktoś psa uderzyć, to kij zawsze znajdzie. Jeżeli była nienawiść, była zawiść i pragnienie zrabowania, to dorobienie jakiejś ideologii to tylko jest kwestia czasu. Na przykład Konstantyn Wielki w ogóle nie interesował się chrześcijaństwem w swoich bojach wielkich, a gdy w pewnym momencie zrozumiał, że jest to siła pewna scalająca, są to zasoby ludzkiej aktywności, mocy, na których by mógł wesprzeć się, to z miejsca wprowadził krzyż na sztandar i powiedział, w tym znaku będzie twoje zwycięstwo, prawda? I do czasów Konstantyna Wielkiego służenie w wojsku było dyshonorem i powodowało wykluczenie ze społeczności chrześcijańskiej, a później nawet biskupi zaczęli mówić, że służenie Cezarowi to jest zacna sprawa, bo się krzyż pojawił na sztandarach. A później ten krzyż też się znalazł na płaszczach krzyżaków, rycerzy maltańskich, którzy mordowali na terenach Polski, prawda? Mordowano Mahometan w Jerozolimie. Krew była po kolana dosłownie, a pątnicy, w cudzysłowie ci pątnicy, prawda, przebrali się później i płakali nad grobem Pana Jezusa Chrystusa i śpiewali pieśni. Więc to są straszne karykatury. Błogosławienie armat.
czasie II wojny światowej. W imię Boże. Prawda? To jest straszne. Jak zatem teolog wyjaśnia tą myśl tego tłumu, który takie słowa wypowiedział? Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Nie wiem, czy nie było jakimś nieprzyjemnym i strasznym zwyczajem wypowiadanie takich słów, bo to wygląda na taką sentencję, która funkcjonowała w społeczeństwie. I w sytuacji największego podekscytowania nieraz właśnie takie slogany padają, prawda? Jako podkreślenie, że my odpowiadamy za to. My jesteśmy pewni swego i pada takie określenie. Ale jak już mówiliśmy, nie mamy podstaw, aby tak sądzić. Na tej ziemi ciągle ktoś jest prześladowany. W krajach mahometańskich fundamentaliści gdzieś tam w Kabulu wywlekają kobiety, biją kolbami po głowach, bywają inne zjawiska straszne. Nie mówi się o tym powszechnie, ale wykorzystywanie seksualne dzieci to też jest straszne prześladowanie tych bezbronnych. Taka jest natura kryminalnych właśnie poczynań, że się obraca w stronę słabszych, najsłabszych. Za czasów Nerona chrześcijan prześladowano okropnie. W VI wieku nasiliły się prześladowania jakichś ruchów takich, dzisiaj byśmy to powiedzieli, ewangelicznych, które lgnęły do Pisma Świętego. Prawda? Waldensi, prawda. Islam prześladował chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo brał odwet na islamie. No na tej ziemi bez przerwy ktoś kogoś prześladuje. Żydzi mają z tym bolesną cząstkę. Cyganie, Romowie, Murzyni. I tak właśnie to się dzieje tej ziemi kręcą, że w końcu ta historia polityczna staje się obrzydliwa. Stąd szkicując taką perspektywę, nie chciałbym pomniejszać ofiary narodu żydowskiego, ale na tej ziemi ciągle zawsze są takie właśnie prześladowcze odruchy. Taki jakiś zwierzęcy odruch wykształtował się, jakiś demoniczny, aby inność prześladować. No, rozmawiamy o klątwach i o Bożych błogosławieństwach. Sądzę, że można zwracać uwagę bardzo mocno na przekleństwa i drżeć przed nimi. Ale wydaje się, że życie jest piękniejsze, jeżeli sięgniemy do błogosławieństw nowotestamentowych i powiemy, to będzie droga mojego życia. Ja chcę mieć szczęście, ja chcę być przez Boga prowadzony, błogosławiony, chcę być w tym Jego kręgu dobroci i w kręgu Jego posłuszeństwa. Gdzie jest to życie piękniejsze? Tak. O jakim mówimy szczęściu? W Bogu i opiece? Okazuje się, że nawet we wzburzonych dziejach ziemi, nawet na wzburzonym morzu można zachować absolutny pokój, spokój i jakieś szczęście z łączności z Bogiem. Ale niektórzy tracili ten pokój. Co decyduje o tym, że te dwie same osoby prześladowane, jedna wytrzymuje, a druga nie wytrzymuje i traci wiarę. Ja mogę na to spojrzeć tylko z perspektywy właśnie Pisma Świętego. Im bliżej Boga, im bliżej Pisma Świętego, tym większe zrozumienie dla tych spraw. Obawiam się, że nawet te kręgi chrześcijańskie, które bardzo cenią Pismo Święte, tracą zwyczaj czytania Pisma Świętego. Podtrzymywał w oparciu o przypowieść o 10 pannach. Wszystkie miały te lampki. Wszystkie miały olej w lampkach, ale te mądrzejsze miały jakiś zapas tego oleju, co wskazuje na większe przywiązanie do Boga, bogatszą przeszłość taką z obcowania z Bogiem, na bogactwo pewnych doświadczeń w życiu, na większą spolegliwość na Bogu, większe otwarcie na Ducha Świętego. I każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy ja mam czas dla Boga. Bo jeżeli nie masz czasu dla swojej dziewczyny, to znaczy, że ją nie kochasz. Jeżeli nie masz czasu dla Boga, to znaczy, że między Bogiem a tobą pozostały tylko jakieś takie formalne związki.
tak jak małżeńskie, tak jakieś związki religijne, a tak naprawdę to miłość przeminęła. Przekleństwa wyglądają bardzo tak groźnie, jeżeli pojmujemy rzeczywistość w kategorii przeznaczenia, predestynacji, takiego fatalizmu. Ale jeżeli los mój w znaczącej części wynika z mojej inicjatywy, za kim ja się odpowiadam i za kim kroczę, to ja nie zwracam na uwagi na przekleństwa. Ale urzekam je to, co dobre. Ja chcę, ja Boga proszę, abym tą drogą kroczył i z Bożych błogosławień skorzystał. Mam tą świadomość, że prowadzenie życia mordercy, złodzieja, oszusta jest związane z dezaprobatą Bożą. I Boża potęga i siła, która może być dla jednych właśnie tym błogosławieństwem i perspektywą i rozwojem, dla tych, którzy postępują w sposób haniebny, jest właśnie przekleństwem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.